No dobrze, to będziemy w takim razie zaczynać. Miło mi powitać Państwa na spotkaniu organizowanym przez Fundację Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej oraz Białostocki Oddział Stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Miło mi powitać zgromadzonych, tym bardziej, że tak niefortunnie złożyło się, że dzisiejszy wieczór obfitował w wiele spotkań, które mogły, powiedzmy, przyciągnąć uwagę tych samych osób i wiele osób musiało podjąć pewnego rodzaju decyzje, z czego zrezygnować, także tym bardziej miło mi powitać zgromadzonych. Na dzisiejszym spotkaniu pomówimy sobie, tak jak nazwa wskazuje, o relacjach Polski z Dalekim Wschodem. Żeby dać ku temu jakiś pewnego rodzaju przyczynek, to tak dzisiaj się zastanawiałem, o czym mógłbym opowiedzieć. Tak doszedłem do wniosku, że wspólny mianownik, który powiedzmy łączy nasze dzisiejsze spotkanie z intencją, z jaką chcieliśmy dzisiejsze spotkanie zorganizować, to pewnego rodzaju uplasowanie Polski na arenie międzynarodowej. I jeżeli zastanowić się, jakie takie główne koncepcje aktualnie dominują, czy pojawiają się w dyskursie publicznym dotyczące miejsca Polski na arenie europejskiej czy międzynarodowej, koncepcje zarówno polityczne, gospodarcze czy historiozoficzne, no to ja wyróżniłem takie dwie główne, to znaczy Polska jako członek Unii Europejskiej, czy też pojawiająca się co rusz, a modna, szczególnie ostatnimi czasy, koncepcja Międzymorza. Obie te koncepcje są dość problematyczne, ponieważ ciąży na nich duży ładunek ideologiczny. Natomiast raz na jakiś czas pojawiają się koncepcje takie nowatorskie, takie nieoczywiste, takie orientalne. Na przykład jak koncepcja nowego szlaku jedwabnego, która też jest dość popularna już tak powiedzmy od kilkunastu miesięcy. Jest ona o tyle interesująca, że ze względu na nieoczywistą polityczną doniosłość koncepcji nowego szlaku jedwabnego, nie jest ona, powiedzmy, źródłem pewnego rodzaju konfliktu w dyskursie o miejscu Polski na świecie. Z tego względu, że dominuje przekonanie, że jest to po prostu inicjatywa o charakterze ekonomicznym, prawda, czyli takie pasmo infrastrukturalne, które będzie skutkowało zwiększoną wymianą handlową pomiędzy Dalekim Wschodem, głównie Chinami, a państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Żeby lepiej zrozumieć na przykład koncepcję nowego jedwabnego szlaku, to warto relacje Polski z tym regionem świata w jakiś sposób nadać im pewnego rodzaju kontekst. I o tym kontekście opowie nam dzisiaj nasz prelegent Mariusz Dąbrowski. Proszę, brawa. Mariusz Dąbrowski jest ekonomistą naszego uniwersytetu. Jest także ekspertem dotyczącym spraw Dalekiego Wschodu. Gościem, który jest jedynym gościem, którego znam, który ma tak obszerną wiedzę na ten temat, z tego względu, że zajmuje się tym nie tylko hobbystycznie, ale też zawodowo. Odbył wiele wizyt w ten rejon świata, prowadzi portal Inspirazja, na którym komentuje problematykę dotyczącą Dalekiego Wschodu. Jest także członkiem Polsko-Japońskiej Agencji Gospodarczej. I też ciekawostka, mało kto o tym wie, Mariusz jest jedynym niepochodzącym z Japonii samurajem, ale o tym, to, jak sądzę, opowie w części dyskusyjnej. Nasze spotkanie będzie odbywało się w oparciu o tradycyjną formułę, także za chwilę oddam głos Mariuszowi. On wygłosi prelekcję, po której nastąpi część dyskusyjna. Nie będę już więcej zabierał głosu. Dziękuję i przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Ja może zacznę jednak od tego samuraja, bo to troszeczkę tak słowa na wyrost. Tu bardziej chodzi o to, że w ubiegłym roku uczestniczyłem w takim festiwalu samurajskim Soma na Maoi. Nie jako widz, tylko jako uczestnik od środka. Duża impreza, impreza, która liczy ponad 1000 lat. W trakcie imprezy występuje około 400-500 samurajów na koniach. To są głównie potomkowie rodzin samurajskich i z racji tego, że tam często jeżdżę, mam tam sporo znajomych, to zostałem zaproszony do udziału w tej imprezie. Z tego, co mi wiadomo, to z Polski chyba nikt oprócz mnie w tym nie występował. Oczywiście Polacy tam są czasami jako widzowie, bo to jest naprawdę ciekawa impreza, no ale to
troszeczkę z tym samurajem to było na wyrost. Jednakże mam pewne doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę do końca życia. Może jeszcze będę w tym kiedyś ponownie uczestniczył, ale warto wspomnieć o jednej rzeczy, bo jak szedłem w tej paradzie, ludzie oczywiście bili brawo, bo sam Japończycy, a tutaj jeden biały nagle idzie w stroju samuraja, to podszedł do mnie pewien człowiek i mówi, że kojarzy Polskę z językiem Esperanto i się pyta, w jakim języku się w Polsce faktycznie mówi, czy to jest język niemiecki. Czyli to pokazuje, jak jesteśmy w świecie postrzegani. Tak? Oczywiście nie wszyscy tak mówią, ale był człowiek, który wiedział, co się Esperanto, ale nie wiedział, że w Polsce mówi się po polsku po prostu. Myślał, że tu się mówi po niemiecku. Jest dużo do zrobienia. Polska dyplomacja ma naprawdę dużo do zrobienia, żeby wypromować Polskę w świecie, a szczególnie w Azji, bo Azja bardzo mocno się rozwija. Może Japonia się tak nie rozwija na tle całej Azji, ale mamy takie trzy ośrodki ciężkości. Europa, Ameryka Północna i Azja Wschodnia. I w sumie te trzy obszary to jest mniej więcej 2/3 światowej gospodarki. Przy czym udział azjatycki dynamicznie rośnie, głównie ze sprawą Chin. Ale przechodząc do właściwej części wykładu, dzisiaj będziemy mówić o relacjach Polski z Dalekim Wschodem, o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości. Myślę, że teraźniejszość i przyszłość będzie najważniejsza w tej części wykładowej, aczkolwiek też warto coś wspomnieć o przeszłości. Akurat tak się niefortunnie złożyło, kiedy Europa stała się największą potęgą światową. Jeszcze warto przypomnieć, że 200 lat temu, na początku XIX wieku, to Chiny były największą potęgą światową, mniej więcej 1/3 światowego PKB. Zresztą jak się cofniemy historycznie wstecz, to największe potęgi gospodarcze świata to były na przemian Chiny i Indie. Więc jeszcze pewnie kiedyś Indie też włączą się do gry. Natomiast Zachód na scenie światowej tak naprawdę jako potęga gospodarcza pojawił się mniej więcej 200 lat temu, ale jeśli spojrzymy na dochody w przeliczeniu na mieszkańca, to Europa Zachodnia zawsze była bogata. To jeśli się cofniemy nawet 500 lat wstecz, to się okazuje, że przeciętny mieszkaniec Europy Zachodniej był trochę bogatszy niż przeciętny Chińczyk. Chiny w swojej masie były zawsze wielką potęgą. Więc tutaj się niewiele złożyło. No niestety Polska była w takiej sytuacji, kiedy Europa stawała się hegemonem gospodarczym, później Stany Zjednoczone, to niestety nie było Polski na mapie świata. I może ten Japończyk, który myślał, że w Polsce się mówi po niemiecku, to może patrzy na Polskę przez pryzmat zaborów i tego, jak zaborcy z zachodniej części próbowali zniemczyć Polaków, ale im się na szczęście to nigdy nie udało. Czyli dwa czynniki decydowały o tym, że jednak Polska miała relacje dość słabe z Dalekim Wschodem. Pierwsza to jest geografia, czyli duża odległość, a druga to jest historia właśnie. Jeśli połączymy te dwa wymiary, czyli wymiar czasowy, historię, i wymiar przestrzenny, czyli geografię, to wychodzi nam geopolityka. Więc byliśmy tutaj więźniami geopolityki. Troszeczkę się teraz to zaczyna zmieniać. Warto wspomnieć o postaciach historycznych też. Nie będę o tym dużo mówił, bo to jest kwestia na zupełnie inny wykład, ale warto wspomnieć, że w tych relacjach, mimo że polskie państwo w tym najlepszym okresie było pod władaniem zaborców, to Polacy
istnieli na tym Dalekim Wschodzie. To raczej są epizody, to byli misjonarze jak Michał Boim w Chinach, jezuita, czy bardziej współcześnie franciszkanie jak święty Maksymilian Kolbe, czy bardziej znany w Japonii Zenon Żebrowski, znany jako brat Zeno. Oni akurat tworzyli misję w Nagasaki, w dzielnicy Kami. Warto przypomnieć, że w 1945 roku na tę dzielnicę Amerykanie zrzucili bombę atomową. Czyli o tym się też niechętnie mówi, ale gdy Amerykanie rzucali bombę jądrową, to wybrali właśnie dzielnicę katolicką, ponieważ tam była wysoka katedra i łatwiej im było zrzucić ładunek wybuchowy. Więc przy okazji, mimo że chrześcijan w Japonii jest niewielu, to nawet ta garstka chrześcijan została w dużym procencie zabita. Wspomnieć też o polskich zesłańcach, którzy budowali koleje, budowali kolej transsyberyjską, stworzyli miasto Harbin w Chinach. Z małej wsi przekształcili w duży ośrodek. Na przełomie XIX-XX wieku żyło tam nawet około 10 tysięcy Polaków. Warto wspomnieć historię dzieci syberyjskich, czyli często sierot, tych, którzy zostali zesłani na rosyjski Daleki Wschód, którzy poprzez Japonię zostali później przetransportowani, te dzieci zostały przetransportowane do Polski. W zasadzie epizody, no można wspomnieć jeszcze takiego człowieka dość ciekawego, jak Maurycy Beniowski, podróżnik bardziej znany z tego, że był na Madagaskarze, ale też on właśnie z Dalekiego Wschodu zwiedzał świat, i odwiedził Japonię, odwiedził Tajwan, kontynentalne Chiny. Więc jest trochę epizodów. No niestety Polska z racji odległości, z tego, że nigdy nie byliśmy potęgą morską, straciliśmy szansę. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy i dość istotnej, że Polska nie ma też takich warunków, jak ma Europa Zachodnia. Europa Zachodnia ma bardzo dobre warunki do prowadzenia handlu dalekomorskiego. O ile w linii prostej do Chin czy do Azji jest bliżej z Polski niż z Europy Zachodniej, to już szlakami morskimi jest bliżej z Europy Zachodniej, bo jednak na ten Bałtyk trzeba dopłynąć. A trzeba pamiętać, że Bałtyk ma też wąskie gardła, a tym wąskim gardłem są cieśniny duńskie. Ostatnio było to widać dokładnie latem tego roku, kiedy firma Lotos zamówiła próbny transport ropy naftowej z Iranu. 2 miliony baryłek, ogromny tankowiec, który nie mógł wpłynąć na Bałtyk. Musiał podpłynąć do niego mniejszy statek, część ropy trzeba było przepompować i oba statki dopiero płynęły do Gdańska. Czyli te wielkie jednostki nie są w stanie wpływać na Bałtyk. Europa Zachodnia nie ma takich problemów, Azja też nie ma takich problemów. Właśnie siłą Azji jest to, że może prowadzić handel morski. Ale skoro wspomniałem już o tym Iranie i o tym tankowcu, warto też troszeczkę wspomnieć o Bliskim Wschodzie, bo Bliski Wschód, a w szczególności Iran, odgrywa coraz większe znaczenie, przynajmniej dla Polski. To widać chociażby po tym, że PGNiG kupuje gaz w Katarze, Orlen kupuje ropę w Arabii Saudyjskiej, wspomniany Lotos zamówił ropę w Iranie, Orlen też się interesuje irańską ropą. Bliski Wschód jest bardzo powiązany z Dalekim Wschodem. W zasadzie, jeśli spojrzymy na to bogactwo krajów Zatoki Perskiej, to one w dużej mierze jest zbudowane dzięki pieniądzom Dalekiego Wschodu. Daleki Wschód potrzebuje surowców. Ma przemysł, ma technologię, ale brakuje surowców. Japonia nie ma surowców.
Tajwan nie ma surowców, Korea Południowa nie ma surowców, Chiny mają, są w troszeczkę lepszej sytuacji, bo mniej więcej trzeciej zaspokajają popyt produkcją krajową, ale to się cały czas pogarsza. Jeśli Chiny będą wydobywać ropę w takim tempie jak dzisiaj i nie zmienią się technologie albo nie zostaną odkryte nowe złoża, to za 12 lat Chiny już nie będą mieć ropy naftowej, a warto przypomnieć, że jeszcze do 1993 roku Chiny były eksporterem netto ropy naftowej. Japończycy nawet kupowali w Chinach ropę naftową, a teraz Chiny importują. Z gazem też mają troszeczkę lepiej Chińczycy, bo mniej więcej 70% to jest produkcja krajowa. I w przeciwieństwie do innych krajów Dalekiego Wschodu, jak Japonia, Korea Południowa czy Tajwan, oni, Chińczycy, ciągną gaz, importują gaz rurociągiem. Przy czym połowa tego importu to jest import z Azji Centralnej, z Turkmenistanu. Będziemy jeszcze też mówić o tych relacjach, bo myślę, że warto wspomnieć. Jeśli spojrzymy na przykład na Katar, to 2/3 eksportu tego kraju, bardzo bogatego, jest skierowane właśnie na Daleki Wschód. Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Chiny kupują ogromne ilości gazu i ropy. W tym roku miałem okazję być na takiej dużej konferencji Doha Forum za sprawą ambasadora Kataru w Polsce, Ahmeda Al-Midadi, który wystąpił do katarskiego MSZ, czy sfinansują mi pobyt w Katarze i udział w tej imprezie. Akurat się tak dobrze złożyło, że żona ambasadora Kataru jest Japonką, więc mamy też wspólne azjatyckie tematy. I MSZ katarski się zgodził na to i mogłem też obserwować, jak wygląda ten świat ropy i gazu od środka. Ja troszeczkę może odbiegam od tematu, ale zaraz wrócimy na ten Daleki Wschód. Ten Bliski Wschód też jest ważny, dlatego że bogactwo tego Bliskiego Wschodu bardziej zależy od Dalekiego Wschodu niż od Zachodu dzisiaj. Jak się leci samolotem z Warszawy do Kataru, to się leci nad taką wyspą Hark irańską, która leży w Zatoce Perskiej. Jest to wyspa, z której Iran wysyła ponad 90% ropy naftowej w świat. Ten tankowiec, który płynął do Gdańska, właśnie wypływał z tej wyspy. I jak się leci wieczorem, to widać, to ta wyspa wygląda jak wesołe miasteczko. Niezwykle oświetlona, dookoła mnóstwo tankowców, niczym ławice ryb, widać, że Iran mocno wraca do gry. Ważne jest to, że Polska też się Iranem zaczęło mocno interesować. Było kilka ważnych misji gospodarczych. No zobaczymy, czy Iran, czy ta irańska szansa zostanie wykorzystana. Jeśli chodzi o interesy międzynarodowe, mogę też opowiedzieć pewną historię. Miałem okazję rozmawiać tam w kuluarach też z dość ważnymi ludźmi właśnie świata OPEC, czy świata Forum Krajów Eksportujących Gaz. I jedna historia dotyczy właśnie Polski. Gdy PGNiG podpisywało kontrakt z Qatargas w roku 2009, pierwsza dostawa gazu miała miejsce kilka miesięcy temu, to dzień po podpisaniu kontraktu w Ministerstwie Energii i Przemysłu zjawił się ambasador Rosji z protestem, dlaczego Katar sprzedaje gaz do Polski. Wtedy Katarczycy odpowiedzieli, że my nie pytamy Rosji, gdzie sprzedajemy swój gaz, dla nas jest to biznes. Ale to pokazuje, jak wygląda gra wielkich interesów na świecie. Czasami ich nie widać z naszej perspektywy, jeśli ogląda telewizję, czyta się gazety, nie zawsze to widać. Czasami warto pojechać, zobaczyć na własne oczy, porozmawiać z ludźmi. Widać też duży strach krajów Zatoki Perskiej, monarchii przed rosnącym Iranem.
oprócz takich tradycyjnych podziałów na sunitów i szyitów i Arabów i Persów, zwróciłem uwagę na jeszcze jeden podział, na który nie zwracałem wcześniej uwagi. To jest podział na republiki i monarchie. Monarchie Zatoki Perskiej bardzo się boją ustrojów republikańskich. Widać to było podczas konferencji. Ale wracając do Dalekiego Wschodu. Można to też spuentować jedną rzeczą ciekawą, bo w ostatnim czasie ogłoszono, że powstanie fundusz, który będzie wspierał nowe technologie. W zasadzie dwóch ludzi stoi za tym. Jeden z wielkich biznesmenów japońskich, Masayoshi Son, i książę Mohammad bin Salaman. Dwóch ludzi się spotkało, najpierw w Tokio, później w Riyadzie, i ustalili, że stworzą fundusz, który będzie miał 100 miliardów dolarów. 100 miliardów dolarów to jest tyle, co kapitał założycielski Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Banku, o którym się dużo mówiło, który budowało ponad 50 państw, a tu się okazuje, że spotyka się dwóch ludzi, jest w stanie zebrać 100 miliardów dolarów. Więc ten Bliski Wschód też jest związany mocno z Dalekim Wschodem. Bliski Wschód ma kasę, Daleki Wschód ma technologię i widać, że Bliski Wschód, co będzie w przyszłości, gdy ropa kiedyś może nie będzie potrzebna, może się skończy. Zresztą, ale to już może wrócimy do sesji pytań, jeśli Państwo będą zainteresowani tym Bliskim Wschodem, więc przejdźmy już konkretnie do Dalekiego Wschodu. Jak wygląda sytuacja dzisiaj między Polską a tamtymi krajami? Na papierze wygląda względnie dobrze. Dobrze dlatego, że jesteśmy partnerem strategicznym Chin, jesteśmy partnerem strategicznym Korei Południowej, jesteśmy partnerem strategicznym Japonii. Co ciekawe, te wszystkie umowy zostały podpisane podczas prezydentury Bronisława Komorowskiego. No akurat wizyta w Japonii to się niezbyt dobrze dla prezydenta skończyła. W zasadzie od tego momentu, kiedy on miał 70% w sondażach, się wydawało, że będzie prezydentem na drugą kadencję. Od powrotu z Japonii w zasadzie pikował już tylko w dół. To była w ogóle dziwna historia, bo był już prezydent Komorowski, był przedstawiany na memach, że stoi na krześle w parlamencie japońskim. W rzeczywistości to nie było żadne krzesło, to był taki specjalny podest, no ale internet ma swoje prawa. Prezydent Komorowski nie potrafił się przed tym obronić. Później przegrał wybory. Podniósł też w pewnym sensie poprzeczkę dla prezydenta Dudy, jeśli chodzi o Daleki Wschód. To może i bardzo dobrze, bo prezydent Duda też bardzo dobrze zaczął. Zaczął właśnie od szczytu 16+1 rok temu. Generalnie ten szczyt zapraszani są szefowie rządów, ale tak się złożyło, że wtedy się formował polski nowy rząd i Beata Szydło nie mogła być w Chinach, więc poleciał prezydent jako jedyna głowa państwa z tej grupy 16 państw, można powiedzieć w pewnym sensie Międzymorza. Więc to był najważniejszy rangu przedstawiciel tych państw, więc start był dość udany. Relacje z Azją to przede wszystkim relacje gospodarcze, znaczy nie mamy relacji w innych wymiarach. Głównie Polska jest zainteresowana przyciąganiem inwestycji zagranicznych, jak też handlem. Najwięcej z Azjatów inwestują w Polsce Japończycy, później Koreańczycy, stosunkowo mało Chińczycy. Może to się jeszcze zmieni, ale Chińczycy do tej pory zainwestowali około 500 000 000 euro. Jeśli porównamy ten fundusz japońsko-saudyjski, gdzieś 100 miliardów dolarów ma być, no to 500 000 000 to nic nie znaczy.
miliarda dolarów to jest, pół miliarda euro to jest w zasadzie nawet mniej niż wynosi inwestycja w klaster LG pod Wrocławiem. To jest potężna inwestycja. Miejmy nadzieję, że zacznie się to w jakiś sposób zmieniać. Chińczycy inwestują w Europie i dużo inwestują, ale wybierają inne rynki. Wybierają rynki rozwinięte przede wszystkim. Wybierają Wielką Brytanię, wybierają Niemcy, wybierają Francję. Jeśli porównamy proporcje, to Chińczycy zainwestowali w Niemczech 15 razy tyle, co w Polsce i 27 razy tyle, co w Wielkiej Brytanii, 27 razy tyle, co w Polsce. Czyli Polska jeszcze niewiele znaczy, jest taką troszeczkę białą plamą. Może te inwestycje zaczną się zwiększać, jak nabierze tempa inicjatywa nowego jedwabnego szlaku. Na razie to jeszcze dość słabo wygląda. Ale co ciekawe, nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, bardzo się boją właśnie tych inwestycji. Robią co wszystko, żeby, robią co mogą, żeby storpedować szczególnie inwestycje w know-how, w zaawansowane technologie. Chińczycy, żeby skrócić dystans do Zachodu, a mają duży kapitał, próbują przejmować gotowe podmioty. To też tłumaczy, dlaczego w Polsce aż tak dużo nie inwestują, bo w Polsce za bardzo nie ma co przejmować. W Polsce korporacje zachodnie już przejęły, co miały przejąć i jest mało miejsca dla Chińczyków. Tutaj trzeba budować bardziej od podstaw i w tym Japończycy, Koreańczycy są na razie lepsi. Oni wypracowali przez lata systemy zarządzania, wiedzą jak budować. Wielkie korporacje japońskie czy koreańskie dobrze sobie radzą z tworzeniem nowych fabryk czy filii zagranicznych, więc one chętnie inwestują bezpośrednio w tak zwane inwestycje greenfield. Chińczycy wolą przejmować gotowe podmioty, dlatego chętnie inwestują w gospodarkę niemiecką, żeby przejąć ich wiedzę przede wszystkim. Niemcy się przed tym bronią. Zresztą to jest ciekawa rzecz, jeśli spojrzymy historycznie na związek doktryn ekonomicznych z pozycją państwa w świecie. Jeśli spojrzymy na pierwszego hegemona gospodarczego, bo raczej nie militarnego, ale na pewno gospodarczego, jakim była Holandia, to Holendrzy promowali ideę wolnych mórz. Chcieli, żeby po prostu holenderskie statki mogły wpływać do portów dowolnych, że mieli przewagę i promowali idee jak najbardziej wolnościowe. Co robili Brytyjczycy wówczas? Brytyjczycy promowali idee protekcjonistyczne, czyli ten pretendent do hegemonii gospodarczej postępował zupełnie inaczej. Brytyjczycy wprowadzili akty nawigacyjne, czyli ustawy, które zezwalały tylko brytyjskim statkom wpływać do portów brytyjskich czy do portów kolonii brytyjskich. Gdy Brytyjczycy stali się hegemonem gospodarczym, to zaczęli promować wolny handel na całym świecie. Wtedy im się to najbardziej opłacało. Mieli przewagę i zależało im na tym, żeby panowała wolność gospodarcza wcześniej. Ale pretendenci do hegemonii gospodarczej, Niemcy i Amerykanie, stosowali protekcjonizm. Amerykanie wzorowali się na ideach sekretarza skarbu Aleksandra Hamiltona, Niemcy na ideach ekonomisty Friedricha Lichta. Później, gdy Amerykanie stali się hegemonem gospodarczym, to zaczęli promować wolną przedsiębiorczość, żeby ich korporacje mogły sobie wchodzić swobodnie na inne rynki. Jeśli Chiny kiedyś przełamią amerykańską hegemonię gospodarczą, już nie mówię o całkowitej hegemonii również na innych polach, na polu militarnym, ale na polu gospodarczym, to się okaże, że największymi zwolennikami wolnej ekonomii będą Chińczycy. Tak może być. I w Niemczech to widać, że Chiny chcą tam inwestować, a Niemcy się bronią. Czyli ci, którzy są w gorszej sytuacji, nagle stosują protekcjonizm. To jest ciekawe, bo
Bo ci sami Niemcy i Amerykanie też się bronią przed Chińczykami, przed inwestycjami chińskimi. Więc ci sami Niemcy, ci sami Amerykanie, jak przyjadą do Polski, to będą mówić, że najlepiej będzie, jak będzie otwarta gospodarka u was całkowicie, że my, że prasy nie trzeba chronić, my kupimy wasze gazety na przykład i tak powinien wyglądać świat, ale spróbujcie kupić gazety niemieckie. Zaczną, nagle powiedzą, że nie są zwolennikami wolnej gospodarki. No tak w skrócie to wygląda, czyli istnieje możliwość, że największymi rzecznikami wolności gospodarczej będą pewnego dnia właśnie Chińczycy. Żeby mówić o Dalekim Wschodzie, warto też przedstawić sytuację, jaka tam panuje. Jeśli spojrzymy głównie na Chiny, bo to dzisiaj jest najważniejsze państwo w tamtym regionie. Japończycy są krajem dużo mniejszym. Przewaga ludnościowa jest w Chinach 11-krotna, więc Japonia z racji ograniczonego terytorium, z racji potencjału ludnościowego nie ma takich możliwości jak Chiny. Więc tu jest tylko kwestia, czy Chińczykom uda się zbudować wspólny front z innymi Azjatami, czy się tego nie uda. Na razie Japończycy nie są w stanie przełknąć myśli, że Chiny mogą być liderem regionalnym. To Japonia przez 100 lat dominowała, to Japonia okupowała Chiny i dzisiaj Japończycy nie są psychicznie na to gotowi jeszcze. A Japończycy grają w jednej grze z Amerykanami. Ale jeśli spojrzymy na mapę, najpierw na mapę lądową, to mamy od góry Rosję. Rosja jest obecnie w najlepszych chyba relacjach z Chinami w historii. Te kraje nigdy nie miały zaufania do siebie, więc historia pokazuje, że te relacje nie muszą wcale wyglądać dobrze. Jeśli spojrzymy na teorię Aleksandra Dugina, do niedawna jeszcze ważnego ideologa kremlowskiego, rosyjskiego geopolityka, to on widzi świat eurazjatycki jako oś Berlin-Moskwa-Tokio, a nie Pekin. On twierdzi, że Rosja i Chiny to są naturalni rywale. Japonia nie. Mimo, że Rosjanie okupują Kuryle, to zdaniem właśnie rosyjskiego geopolityka nie jest to żaden problem. I okazuje się, że Japończycy i Rosjanie się dość dobrze dogadują teraz. Niewykluczone, że może w najbliższych latach będzie podpisany traktat pokojowy, bo warto przypomnieć, że od czasów II wojny światowej Rosja i Japonia nie mają traktatu pokojowego. Chodzi o 4 wysepki właśnie na Kurylach. Ale mimo tego widać dobre relacje między premierem Abe a prezydentem Putinem. Jeśli spojrzymy na ostatnie lata, to premier Japonii 2 razy częściej spotykał się z prezydentem Rosji niż z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli najbliższym sojusznikiem Japonii na zachodnim Pacyfiku. Więc troszeczkę to się zmieniło. Jeśli wrócimy kilkadziesiąt lat wstecz, do początku XX wieku, w zasadzie stulecie wstecz, to wtedy ta geopolityka troszeczkę inaczej wyglądała. Wtedy państwo polskie, które się odrodziło, było naturalnym sojusznikiem Japonii przeciwko Rosji. Zresztą wywiady polskie i japońskie ze sobą współpracowały. Szczególnie, że Polacy potrafili dobrze rozpracowywać Rosjan. Z tym duży problem mieli Japończycy. Poza tym Japończycy nie ufali też Niemcom. To warto podkreślić, bo Niemcy podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow. Dla Japończyków to był szok, że Niemcy podpisali traktat z komunistami. I od tamtej pory
mocno rozwijali współpracę z polskimi szpiegami, którzy przekazywali informacje do Tokio, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje w Berlinie. Zresztą jak powstało państwo marionetkowe Mandżukuo, to niektórzy polscy szpiedzy poruszali się na paszportach tego państwa. Japończycy ich chronili. I zapewne przez całą II wojnę światową była ta współpraca, mimo że formalnie byliśmy w stanie wojny. Szczególnie, że gdy Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, a polski rząd był na uchodźstwie w Londynie, więc pod wpływem Brytyjczyków Polacy też musieli działać przeciwko Japonii. Więc wiele się zmieniło od tamtego czasu. Może być tak, że rzeczywiście Rosja, Japonia będą ze sobą współpracować. Dzisiaj Japonia nie jest tak agresywna jak kiedyś, bo nie ma już tego potencjału demograficznego. Społeczeństwo się starzeje, a Rosjanie jednak się boją chińskiej ekspansji, że kiedyś Chiny będą chciały zrewidować granice. Więc ten sojusz, który dzisiaj obserwujemy, Pekinu z Moskwą, on wcale nie musi być trwały. Jeśli się cofniemy do końcówki lat 60., to wręcz dochodziło do walk nad rzeką Usuri. Kto wie, czy nie zakończyłoby się wojną. Więc relacje chińsko-rosyjskie są dobre, ale one wcale nie muszą wyglądać dobrze. Gdy spojrzymy od zachodu na Chiny, mamy jeszcze Azję Centralną. To jest też ważny strategiczny obszar dla Chin. Gdy Chiny, a konkretnie prezydent Xi Jinping w 2013 roku ogłaszał koncepcję nowego jedwabnego szlaku, to szlaku złożonego z dwóch części, części lądowej i części morskiej, to tę część lądową ogłaszał w Kazachstanie. Czyli Kazachstan jest niezwykle ważny, bo w zasadzie przez Azję Centralną można pociągnąć ten nowy jedwabny. I takie próby już były robione, dokładnie rok temu Ukraińcy taką próbę przeprowadzili, czyli transport kolejowy szedł przez Azję Centralną, Morze Kaspijskie, Morze Czarne i można ominąć Rosję. No ale Rosja nie da się ominąć, tym bardziej, że Azja Centralna to jest jej strefa wpływu, więc Chińczycy mają to na uwadze. Bez Rosji niewiele tam zrobią, choć Azja Centralna jest ważna też, jeśli chodzi o surowce dla Chin. To, o czym wspomniałem na początku, o Turkmenistanie, który dostarcza połowę importu gazu do Chin, jest niezwykle ważne. Poniżej mamy Indie, które raczej nie widać, żeby miały dobre relacje w przyszłości z Chinami. Tu będzie raczej konfrontacja dwóch najpotężniejszych państw demograficznych. Ja nie mówię o konfrontacji militarnej, ale bardziej o rywalizacji gospodarczej. Jeśli byśmy się cofnęli do pewnych doktryn polityki zagranicznej, cofnęli się nawet do IV wieku przed naszą erą, do myśliciela Kautili, który stworzył koncepcję kręgów. Polega ona na tym, że, i to dzisiaj dobrze widać, mimo że koncepcja została stworzona 2,5 tysiąca lat temu, to ona cały czas działa. Otóż według tej koncepcji wszyscy nasi sąsiedzi są potencjalnymi wrogami. Natomiast sąsiedzi naszych sąsiadów są naszymi przyjaciółmi. Więc Chiny są tutaj naturalnym wrogiem. Tak samo jak Pakistan na przykład. Natomiast naturalnym sojusznikiem jest Rosja, naturalnym sojusznikiem jest Japonia. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko łączy w pewną całość. Czyli Chiny nie są w takiej łatwej sytuacji tak naprawdę od strony zachodniej. Mamy Indie, mamy Rosję. Jedyna szansa to przez tą Azję Centralną tak naprawdę, ale
Ale tutaj też Rosja będzie robić wszystko, żeby odbudować tam swoją strefę wpływu. Zresztą Rosja to robi, chociażby poprzez Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Jeśli spojrzymy od strony zachodniej, to warto spojrzeć na Indonezję. Mówiłem o Kazachstanie, że ten lądowy jedwabny szlak był ogłaszany właśnie w tym państwie jako niezwykle ważnym z punktu widzenia Chin na lądzie. Natomiast kluczowym państwem na morzu jest Indonezja. I prezydent Xi Jinping ogłosił morski jedwabny szlak właśnie w Indonezji. Czyli to nie jest przypadek. Warto śledzić właśnie, gdy ogłaszane są tego typu koncepcje o ważnym znaczeniu dla całego świata, to też warto śledzić, gdzie zostały ogłoszone. I bez Indonezji też niewiele można zrobić, bo no warto wspomnieć chociażby o słynnej cieśninie Malakka, przez którą przechodzi ponad 50% handlu kontenerowego świata. Tam idzie też przede wszystkim handel surowcami energetycznymi z Bliskiego Wschodu na Daleki Wschód i tutaj Chińczycy nie mają za bardzo nad tym kontroli. Tutaj kontrolę nad tym mają Amerykanie, siódma flota, która stacjonuje w Japonii. Malakka jest niesamowitym miejscem. Ja miałem okazję być kilka lat temu, więc wydaje się dość spokojnym miejscem. Ale w oddali jest naprawdę mnóstwo statków. I jeśli pojedziecie kiedyś do Malezji, to warto pojechać do miejscowości Malakka. Naprawdę niesamowite miejsce, gdzie się łączy wiele właśnie kultur. Tam się łączyły różne szlaki handlowe. Tam właśnie przyjeżdżali Arabowie, tam przyjeżdżali Persowie, aby kupować dobra chińskie. To miejsce od wielu wieków promieniuje, jeśli chodzi o handel światowy. No, oczywiście Malakkę można ominąć. To nie jest tak, że się tego nie da zrobić. Na przykład Japończycy swoje transporty ropy puszczają nie tylko przez Malakkę, ale również przez inne cieśniny, przez cieśninę Lombok czy Makassar, a później wychodzą na Morze Celebes i na otwarty Pacyfik, więc jakby się coś działo na Morzu Południowochińskim, bo ostatnio dużo się mówi o chińskich działaniach, dość asertywnych, takie ładne słowo, w tym rejonie świata, więc Japończycy się jak gdyby zabezpieczają i puszczają też swoje transporty innymi cieśninami, więc gdyby Malakka została zablokowana, to są inne miejsca, ale trzeba wtedy nadrobić te 2000 km, czy czasem więcej, więc to też znacząco zwiększa koszty. Dlatego Chiny, nie mając kontroli nad cieśniną, która jest kluczowa dla ich handlu, próbują działać dość agresywnie na Morzu Południowochińskim, bo z cieśniny Malakka od razu się wychodzi na Morze Południowochińskie. Oni chcą dominować tam. W zasadzie, jeśli nie będą tam dominować, to nigdy nie urzeczywistnią koncepcji nowego jedwabnego szlaku, przynajmniej w tej wersji morskiej. No i warto wspomnieć jeszcze o jednym kraju, dość istotnym, o Stanach Zjednoczonych, czyli ważny gracz, zresztą w tym tygodniu będą wybory w Stanach Zjednoczonych, więc będzie nowy prezydent. Azjaci mają już doświadczenia z Hillary Clinton. Nie znają Donalda Trumpa, ponieważ Hillary Clinton, gdy była sekretarzem stanu, ogłosiła pivot amerykański w kierunku Azji i Pacyfiku. Można to odnaleźć dokładnie 5 lat temu, w 2011 roku, w magazynie Foreign Policy. Jest taki artykuł America's Pacific Century. I tam to jest bardzo długi artykuł, chyba ma z 20 stron. I tam właśnie to jest artykuł autorstwa Hillary Clinton, w którym
Ówczesna sekretarz stanu pisze, że po ponad 10 latach koncentracji zasobów, energii w Afganistanie i Iraku, Ameryka powinna skoncentrować swoją energię w rejonie Azji i Pacyfiku. Nie mówi się wprost o Chinach, mówi się o wielu państwach, mówi się o Indiach, Indonezji, ale tak naprawdę jest to w dużej mierze skierowane w Chiny, więc gdyby Hillary Clinton została prezydentem, to mniej więcej wiadomo, czego się spodziewać po polityce amerykańskiej. Nie wiadomo, czego się spodziewać, gdy prezydentem zostanie Donald Trump. Dlatego Azjaci tak naprawdę chyba nawet się mniej emocjonują tym, niż można to zaobserwować w Polsce, bo w Polsce jest też trumpomania od pewnego czasu. Azjaci wiedzą, że kampania wyborcza to jest kampania wyborcza, a później prezydentura to będzie zupełnie co innego. Zresztą prezydent Stanów Zjednoczonych nie może aż tak wiele, jak się wydaje. Jest mocno ograniczony przez kongres, ma wiele ograniczeń instytucjonalnych. Więc teraz w kampanii kandydaci mogą mówić praktycznie co chcą, ale później się okaże, że wielu rzeczy nie są w stanie zrealizować. I z racji tego, że Ameryka jest urządzona tak, a nie inaczej, to później się okazuje, że po wyborach te różnice między republikanami a demokratami się troszeczkę zacierają, bo później nie można w pełni realizować tego, co się chce. Jeszcze jeden ważny kraj, który oddziałuje na Chiny, oddziałuje na Japonię i też jest położony na Dalekim Wschodzie, Filipiny. O tym się ostatnio sporo mówi za sprawą prezydenta Rodrigo Duterte. W zasadzie zszokował ostatnio świat tym, że pojechał do Pekinu. Filipiny to ważny sojusznik tej koalicji amerykańsko-japońskiej, ale Duterte obraził się na prezydenta Obamę. Zresztą chcę też pokazać, że Filipiny nie będą pod butem amerykańskim. Chcę pokazać swoją niezależność, a jednocześnie bardzo nie lubi prezydenta Obamy. Więc żeby pewnie zrobić mu na złość, pojechał do Pekinu i przez moment się wydawało, że może jest jakiś wyłom, skoro Chiny są kontrolowane przez wyspy na Pacyfiku, czyli państwa, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, nagle Filipiny robią wyłom. Ale nagle okazuje się, że kilka dni później ten sam prezydent jedzie do Tokio i mówi zupełnie co innego. Że był w Chinach, tylko żeby załatwiać sprawy gospodarcze, natomiast najważniejszym sojusznikiem Filipin nadal pozostaną Stany Zjednoczone. Tu powstaje pytanie, czy na ile wiarygodny jest ten prezydent, czy nie jest troszeczkę szalony. Zresztą on zasłynął z taką wypowiedzią, porównał siebie do Hitlera. On tam prowadzi teraz taką akcję eliminacji narkomanów i dealerów narkotykowych. I no już tam jest sporo ofiar. Czasami nie wiadomo, czy się nie likwiduje jakichś niewygodnych ludzi przy okazji, więc dlatego Amerykanie się troszeczkę tym zaniepokoili, a Duterte się zdenerwował, że Amerykanie się mieszają w prywatne sprawy Filipin. Ale Duterte powiedział, że porównał tą całą operację do Holokaustu. No później przepraszał za to, ale tak wracając jeszcze do tego, co mówiłem na początku, do języka niemieckiego, to Azjaci mają rzeczywiście jakąś słabość do Niemców, bo kilka lat temu wicepremier Japonii Taro Aso powiedział, że Japonia, zmieniając konstytucję, powinna się wzorować na nazistach. Ja oczywiście później też przepraszał, tak jak Duterte. Niemniej jednak pokazuje to jakąś słabość do naszego zachodniego sąsiada. Zresztą, jak mieszkałem kiedyś w Wielkiej Brytanii, to miałem takiego znajomego Chińczyka. W zasadzie nawet wielu Chińczyków, takie resortowe dzieci troszeczkę. To były dzieci albo wnukowie działaczy komunistycznych, albo
albo generałów chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. No innych tam raczej nie było w tym towarzystwie, ale warto było śledzić, o czym się tam mówi, o czym oni myślą. Więc ja mówię do niego, słuchaj, co byś zrobił, gdybyś urodził się drugi raz, ale nie urodziłbyś się Chińczykiem? Kim byś się chciał urodzić? Nawet bez chwili wahania powiedział, że Niemcem. Więc jest to troszeczkę niepokojące z perspektywy Polski. Ale z drugiej strony myślę, że to jest tak, że jak dane państwo jest silne gospodarczo, ich produkty są na całym świecie, to świat sympatyzuje z tym państwem. Jeśli Polska będzie potęgą, jeśli będzie mieć silny krajowy przemysł, jeśli będziemy produkować samochody tak jak Niemcy, będziemy produkować elektronikę jak Koreańczycy, to też świat będzie podziwiał Polaków. I może się okazać, że w którymś tam pokoleniu jakiś Chińczyk powie bez wahania, że chciałby się urodzić Polakiem, a nie Niemcem. Ale na to trzeba zapracować. Więc mniej więcej tak wygląda ten Daleki Wschód, bardzo skomplikowana sytuacja. Chiny nie są wcale w dobrej sytuacji. No, z punktu widzenia Polski na pewno najciekawsza jest ta lądowa koncepcja nowego jedwabnego szlaku. Ale warto też spojrzeć na liczby. Handel lądowy ma trzeciorzędne znaczenie w stosunku do handlu morskiego i lotniczego. Tam, gdzie mamy masę, wybiera się statki. Tam, gdzie mamy wartość, w pierwszej kolejności wybiera się samoloty. I ten handel zarówno samochodowy, jak i kolejowy, pod względem wartości w 2015 roku to było mniej więcej między 7-8%. Natomiast pod względem masy to było mniej więcej połowę tego, około 3%. To nie jest dużo. Ale jeśli spojrzymy na transport kolejowy, bo nowy jedwabny szlak przede wszystkim kojarzy nam się z koleją, to okaże się, że pod względem wartości, czy weźmiemy Unię Europejską jako całość, czy weźmiemy Polskę, to w całej strukturze handlu z Chinami to jest między 1 a 2% zaledwie. Jeśli weźmiemy masę, to między 0,5% a 1%. Czyli tak naprawdę kolejowy jedwabny szlak ma rolę marginalną. Nie wiem, czy to da się coś zmienić. Ci, którzy promują kolej, twierdzą, że kolej ma taką zaletę, iż jest szybsza niż statek i tańsza niż samolot. Ale może być z drugiej strony tak, że wcale w większości przypadków, bo w niektórych przypadkach może tak być, na przykład części elektroniczne, które z Chin trafiają do Europy, to rzeczywiście kolej może łączyć zalety transportu morskiego i lotniczego, ale w wielu innych przypadkach, gdzie wartość dodana produktów jest mniejsza, może być tak, że kolej łączy wady, czyli jest wolniejsza niż samolot i droższa niż pociąg. Więc no pytanie, jak się to będzie rozwijało? Na razie to się rozwija całkiem dobrze, ale wciąż ma to naprawdę marginalne znaczenie. Warto tutaj podkreślić, że transport drogowy jest dużo ważniejszy niż kolejowy. Pod względem wartości towarów przewożonych między Chinami a Unią Europejską jest to kilkakrotnie większa wartość. Ale o transporcie drogowym się raczej nie mówi. A dlaczego się nie mówi? Wydaje mi się, że nie jest to w interesie też Chin, żeby o tym mówić, bo Chiny wypracowały przewagi w kilku sektorach, między innymi w budowaniu kolei. Dzisiaj Chiny to jest potęga kolejowa i im nie opłaca się za bardzo promować transportu drogowego, tym bardziej, że po tych drogach raczej nie będą jeździć ciężarówki chińskie, więc a pociągi już mogą jeździć. Chiny rzeczywiście zrobiły ogromny postęp, budują koleje wysokich prędkości w Indonezji, pewnie będą budować koleje w innych częściach świata, dużo inwestują w Afryce,
I myślę, że im zależy na tym, żeby pociągi chińskie jeździły też po torach do Europy. Czyli wykorzystać maksymalnie, jak się da, swoje przewagi konkurencyjne nad rywalami. Z punktu widzenia Polski może być istotna też inicjatywa 16+1, o której troszeczkę wspomniałem już na początku. Zresztą teraz był szczyt w Rydze. Niepokoi tylko to, że na tych szczytach się dużo mówi, ale niewiele z tego wynika. A ta inicjatywa 16+1 to troszeczkę przypomina właśnie Międzymorze. Gdyby Chińczycy zauważyli tutaj, że jest pewna strefa między Rosją czy byłym Związkiem Radzieckim, a Niemcami, w którą warto wejść. Tyle, że jak wspomniałem na początku, nie inwestują tutaj. 15 razy więcej inwestują w Niemczech. Więc to jest tylko pytanie, czy ten cały nowy jedwabny szlak i czy ta inicjatywa 16+1 to jest bardziej marketing, czy to jest realna polityka. Realnie żadnych korzyści jeszcze nie ma. Ale też trzeba spojrzeć na to, że Chińczycy mają inną perspektywę. Jeśli byśmy porównywali różnice kulturowe między mieszkańcami Dalekiego Wschodu a Polakami, to największą różnicą kulturową będzie właśnie postrzeganie czasu, perspektywa czasowa. Polacy myślą bardzo krótkoterminowo i być może już my się niecierpliwimy. Dlaczego jeszcze nic z tego nie wynika? A Chińczycy patrzą długoterminowo. Długoterminowo patrzą Japończycy. Cała Azja patrzy długoterminowo, więc może jeszcze coś z tego wyjdzie. Tym bardziej, że Chińczycy przyjeżdżają chętnie do Polski, nie inwestują za dużo, ale przyjeżdżają. Mnóstwo delegacji przyjeżdża do Polski, nawet w przyszłym tygodniu tutaj na Uniwersytecie w Białymstoku w ciągu jednego dnia będą dwa chińskie wydarzenia. Najpierw przyjedzie delegacja chińska na Wydział Biologiczno-Chemiczny, żeby podpisać umowę o współpracy. I tego samego dnia, kilka godzin później, na Wydziale Ekonomii Zarządzania będzie wykład otwarty w języku angielskim, wygłoszony przez profesora Yang Minghonga z Uniwersytetu Syczuańskiego na temat właśnie nowego jedwabnego szlaku. Więc może warto przyjść. Prawdopodobnie jeszcze nie ma informacji, to się zacznie o 11:30 14 listopada, ale wtedy można było posłuchać tej chińskiej perspektywy. Tym bardziej, że nowy jedwabny szlak raczej omija Białystok. Główne wejście do Europy jest przez województwo lubelskie. Przejście graniczne Brześć-Terespol. Magazyny w Małaszewiczach. Ale to też ma swoje implikacje historyczne, bo zanim Chińczycy zaczęli wozić swoje towary, na dobrą sprawę ten handel kolejowy taki na większą skalę odbywa się od niedawna. Mimo, że w latach 70., chyba w 73 roku jeszcze jak żył Mao Zedong, był pierwszy pociąg z Chin, to raczej taka anegdotka do Niemiec, ale to nie było jakiegoś znaczącego handlu. Bardziej ten handel prowadzili Japończycy w latach 80. właśnie koleją transsyberyjską. Najpierw przewozili swoje towary statkami do portu Nachodka w Rosji na Dalekim Wschodzie, a później te towary pociągiem jechały do Europy, ale właśnie jechały w kierunku Brześcia i Terespolu, nie w kierunku Białego Stoku. Więc obawiam się, że będzie ciężko zawalczyć o ten nowy jedwabny szlak właśnie tutaj. Może trzeba wspólnie z Grodnem współpracować. No problem jest taki, że jak była ogłaszana koncepcja nowego jedwabnego szlaku, to nie było tak naprawdę torów między Warszawą a Białymstokiem. Nie wiem, czy to przypadek, czy celowa polityka. Remont torów trwał prawie 2 lata. I to w dość kluczowym momencie. No chyba, że ktoś był wizjonerem i
myślą w ten sposób, że te tory są potrzebne, że jeszcze włączymy się, że Białystok jeszcze włączy się kiedyś do gry. No ale to jest kwestia tego, na ile Polska skorzysta na tej inicjatywie. Na razie wydaje się, że na nowym jedwabnym szlaku lądowym najbardziej skorzystają poszczególne miejscowości. Właśnie Małaszewicze, Łódź, już niekoniecznie Białystok, no ale, ale trzeba walczyć, tak? Skoro przyjeżdża tutaj profesor z chińskiego interioru, bo to też jest ważne, bo tak naprawdę ten nowy jedwabny szlak lądowy jest potrzebny dla chińskiego interioru. Jeśli spojrzymy na Chiny, to jest to takie państwo troszeczkę hybrydowe. Z jednej strony morskie, z drugiej strony lądowe. I ta część morska jest bardzo podobna do Japonii, Tajwanu, Korei Południowej. Ja myślę, że z czasem, a może już nawet teraz, wielkie miasta Chin położone na wybrzeżu więcej łączy je z innymi azjatyckimi krajami, które są położone w pobliżu Morza Wschodniochińskiego, niż z chińskim interiorem. Po prostu się Chiny wschodnie i zachodnie rozjeżdżają. Jeśli dzisiaj spojrzymy na dochód na mieszkańca, to dysproporcje między najbogatszymi prowincjami wybrzeża, a najbiedniejszymi prowincjami interioru są większe nawet niż w Brazylii. A Brazylia właśnie się kojarzy z wielkimi dysproporcjami, jeśli chodzi o dochody mieszkańców. Więc to przede wszystkim zachodniej części Chin zależy na tym nowym jedwabnym szlaku. To władzom w Pekinie na tym zależy, żeby jednak te Chiny morskie i lądowe się aż tak bardzo nie rozjeżdżały. Więc dobrze jest, że też z tej zachodniej części Chin przyjeżdżają profesorowie do różnych ośrodków. Nie tylko do tych, które kojarzą się z nowym jedwabnym szlakiem, jak na przykład Łódź, również, że przyjeżdżają do innych miast wschodniej Polski. No i tym akcentem chyba zakończę część wykładową i teraz możemy przejść do pytań. Już za chwilę przygotuję dla Państwa mikrofon, poprzez który będziecie mogli zadawać pytania naszemu prelegentowi. Chęć zadania pytania możecie Państwo zasygnalizować poprzez podniesienie ręki. Ja wówczas podejdę i podamy mikrofon. Tylko poproszę o minutę. Handlu z Chinami drogą morską. Mam tu na myśli głównie rozbudowę portu na którymś, przy którymś z miast w Polsce, który leży przy Bałtyku. Znaczy, handel głównie kwitnie jako handel morski. Jeśli teraz spojrzymy, jak spojrzymy na liczby, to handel lądowy ma niewielkie znaczenie. Nawet dla Polski, która leży najbardziej wysunięta na zachód w Unii Europejskiej. To się odbywa głównie morzem, tyle że też o czym wspominałem na początku wykładu, nie wszystkie statki też mogą wpływać na Bałtyk. No ten tankowiec z Iranu nie mógł tutaj wpłynąć, potrzeba było podstawić mniejszy statek. Tutaj też jest ważna polityka polskiego państwa, bo też trzeba stworzyć odpowiednie warunki do handlu. Do tej pory było tak, że wiele firm wolało odprawiać się w Rotterdamie czy w Hamburgu ze względu na przepisy dotyczące podatku VAT, ze względu na opłaty, znaczy opłaty to w Polsce chyba są mniejsze, ale tam gdzie się liczy czas, bo i tak ten statek płynie dość długo. No, Niemcy
proponowały lepsze, czy oferowały lepsze warunki niż Polska. To się zmienia na szczęście. Więc jeśli mamy być konkurencyjni w jakiś sposób, to po prostu musimy zaoferować w polskich portach lepsze warunki niż oferują Niemcy czy Holendrzy. Bo jeśli będzie inaczej, to nawet Polacy będą wysyłać ciężarówki do tych portów, żeby te towary przywozić już lądem. Ja mocno kibicuję temu, żeby polskie porty się rozwijały jak najbardziej, więc myślę, że to jest nie tyle alternatywa dla szlaku lądowego, to jest oczywistość po prostu. Dzisiaj handel odbywa się przede wszystkim morzem. Pytanie, na ile tylko ten szlak lądowy zagrozi handlowi morskiemu, no raczej nie przewiduję tego, żeby specjalnie zagroził. Tym bardziej, że Polska też, jeśli spojrzymy, co Polska wysyła do Chin, to są to często produkty o dość niskiej wartości dodanej. Naszym głównym towarem eksportowym do Chin jest miedź. No wysyłamy jogurty, wysyłamy mleko, tak? Wysyłamy, żeby wysyłać to koleją albo samolotem, no koszty transportu mogą być wyższe niż wartość tych towarów, więc na razie myślę, że handel morski nie ma alternatywy, takiej realnej alternatywy. Natomiast polskie państwo musi oferować lepsze warunki w portach niż ma Hamburg i Rotterdam i na pewno wtedy statki będą tutaj przypływać, a polscy przedsiębiorcy nie będą robić odpraw w tamtych portach. Chciałem zapytać się bo obecnie się dużo słychać o inwestycji Toyoty, firmy tutaj w Polsce. Może Pan coś o tym powiedzieć? No tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o kraje azjatyckie, to Japonia jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje i Toyota rozbudowuje swoje fabryki, ale warto tutaj wspomnieć o trzech inwestycjach wspartych przez polski rząd. Bo tutaj jest kontrowersyjne, czy warto było wspierać to, czy polskie państwo powinno wspierać Toyotę, Mercedesa i jeszcze nie wiadomo, jak tam było z tym wsparciem dla LG Chem, czyli jednej ze spółek z rodziny LG, która ma produkować między innymi baterie do samochodów elektrycznych. Wydaje mi się, że rząd jednak nie powinien tego robić. No, pierwsza rzecz obiektywna, dlaczego polscy przedsiębiorcy mają mieć gorzej niż zagraniczni. Ale nawet jeśli przyjmiemy pewną logikę myślenia, jeśli nawet władze w Polsce będą to argumentować tym, że no dobra, dajemy im jakieś warunki, ale dzięki temu Polacy nie będą uciekać za granicę, tak? Będą uciekać z Podlasia do Wrocławia. I to jest ten problem właśnie, że może rozwiąże się w jakiejś mikroskopijnej skali, że Polacy nie będą wyjeżdżać za granicę, ale będą wyjeżdżać z Podlasia czy ze ściany wschodniej do Wrocławia, a tam naprawdę nie ma sensu wspierać już inwestycji. Ja akurat mam dość dobre kontakty w LG Innotek, koreańskiej firmie, i jak rozmawiam z Koreańczykami i Polakami tam zatrudnionymi, to oni mają duży problem z dowożeniem ludzi. Autobus, który dowozi pracowników, w linii prostej pokonuje codziennie 50 km, a z fabryki do najdalej wysuniętego punktu 70 km, żeby ściągnąć ludzi do fabryk. Więc tam w ogóle nie ma bezrobocia. Więc po co wspierać inwestycje w takich miejscach, tak naprawdę, można by się zastanowić. Jeśli rzeczywiście przyjęlibyśmy, że dobra, jest wsparcie, niech ono będzie, ale to wówczas te fabryki powinny powstawać na wschód od Wisły. Tu jest problem. Tutaj nikt nie chce inwestować, dlatego że kapitał zagraniczny
a tutaj konkretnie kapitał azjatycki, preferuje zachodnie rynki zbytu. Bo to też trzeba podkreślić. Istotna rzecz, bo inwestycje, nam się kojarzy, że inwestycje najczęściej pojawiają się tam, gdzie jest tania siła robocza. Ale tak naprawdę w pierwszej kolejności inwestycje poszukują rynków zbytu. I to, co mówiłem na przykład o chińskich inwestycjach. Najwięcej jest w Wielkiej Brytanii, później w Niemczech i we Francji. Co to oznacza, że Chińczycy inwestują tam, gdzie są duże rynki. Jeśli spojrzymy na liczbę fabryk japońskich w Europie, najwięcej fabryk jest w Wielkiej Brytanii, później w Niemczech i we Francji, tak samo. Czyli inwestują właśnie w rynki zachodnie, a Wrocław ma świetne położenie, czy Dolny Śląsk, bo Toyota jest bardziej w rejonie Wałbrzycha, w tamtym rejonie. Natomiast LG Chem jest już we Wrocławiu, tak? Więc inwestorzy chętnie inwestują w zachodniej Polsce z myślą o rynkach zagranicznych, rynkach Europy Zachodniej. Tutaj jest, stamtąd jest blisko, a na wschód od Wisły raczej nie chcą inwestować. Więc moim zdaniem jest to niech raczej niepotrzebne wsparcie. Bo nie dość, że właśnie pokazuje się polskim przedsiębiorcom, że wy będziecie mieć gorsze warunki niż ci wielcy. A z drugiej strony lokuje się te inwestycje tam, gdzie naprawdę jest mnóstwo już tych inwestycji. Najwięcej azjatyckich fabryk jest właśnie na Dolnym Śląsku. Więc ja nie wiem, czy sens jest wspierać. Jeśli by powiedzieli Japończycy na przykład, że dobra, jeśli nie dostaniemy wsparcia, to zbudujemy fabrykę w Czechach albo na Słowacji. Trzeba było powiedzieć, że owszem, budujcie sobie tę fabrykę, tylko będziecie mieć pewien problem. Jeśli spojrzy się na badania organizacji JETRO, to jest taki troszeczkę pajs polski, który wspiera inwestycje japońskie, wspiera eksport japoński, to tam są przeprowadzone badania poszczególnych rynków Europy Zachodniej, czy w ogóle Europy, włączając to Turcję również. I głównym problemem, z którym się stykają inwestorzy japońscy, ja podejrzewam, że nie tylko oni, w Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech, to ogromny deficyt siły roboczej, tej wykwalifikowanej. Brakuje tam inżynierów, brakuje tam menedżerów, więc jeśli oni by wybudowali fabryki w Czechach, to i tak prawdopodobnie musieliby Polaków zatrudniać i ich dowozić. Więc tak naprawdę, jak się prześledzi jakieś dokumenty z tamtej strony, jak oni analizują Europę, to się okazuje, że oni by tutaj prędzej czy później tak zainwestowali bez większego wsparcia, bo nie mają alternatywy. No gdzie zainwestują? W Czechach, na Słowacji, na Węgrzech już nie ma ludzi. U nas jest coraz trudniej. Na Dolnym Śląsku jest trudno też z ludźmi, ale tam jeszcze jest przewaga właśnie geograficzna, że nie trzeba z Białegostoku czy z Lublina wieźć towarów do Holandii na przykład. Tak przez całą połowę drogi będzie Polska, tak? I to jeszcze nie wszystkie drogi są ukończone, więc lepiej tam inwestować. Moim zdaniem to był jednak błąd. To może teraz trochę jakby z innej strony o zagrożeniach, bo jeżeli otworzylibyśmy się na taki handel, prawda, z na przykład Chinami, to no, Polska nie jest jakimś takim chyba strasznie dużym rynkiem zbytu, także a i tak już teraz atakują nas z każdej strony te produkty wykonane w Chinach, także czy to nie byłoby trochę takie zagrożenie z drugiej strony? Czy nie warto może rozwijać trochę jakby czegoś na własną rękę i spróbować zrobić coś polskiego, swojego? Uważam, że jak najbardziej. Właśnie to, czego nam brakuje, to właśnie marki. Jakbyśmy pojechali gdzieś do Azji na przykład, to Polska może się kojarzyć co najwyżej z Chopinem i z niczym więcej. A dla nich najważniejsze jest to, siła państwa, jakie są marki produktów. Czy mamy samochody własne? Nie mamy, tak naprawdę masowe. Czy mamy masową elektronikę? Nie mamy. Rzeczywiście to
To jest bardzo ważne. Zresztą jeśli spojrzymy na dysproporcje w handlu z Chinami, one są ogromne. W 2015 roku wynosiły 7 do 1, czyli eksport chiński do Polski siedmiokrotnie był wyższy niż eksport polski do Chin. I to się pogłębia, bo gdybyśmy się cofnęli 10 lat wcześniej, do 2005 roku, to ta proporcja wynosiła 5,5 do 1. Jeśli spojrzymy na całą Unię Europejską, to te różnice się zacierają. 10 lat temu 3 z małym hakiem do 1 na korzyść Chin były różnice, a dzisiaj wynoszą 2 do 1 już tylko. Czyli cała Unia Europejska zmniejsza gdyby z dystans w proporcjach, a w przypadku Polski ten dystans się zwiększa. I ja robiłem taką analizę, jeśli chodzi o środki transportu, czyli kolej, transport drogowy, transport morski i lotniczy. I najbardziej te dysproporcje powiększają się właśnie w handlu lądowym. W przypadku kolejowego wynoszą chyba 20 do 1. Jako całość jest 7 do 1, a kolejowy chyba jest 20 do 1, a samochodowy chyba 18 do 1. Czyli tak naprawdę handel lądowy z Chinami nam pogarsza te statystyki jeszcze bardziej. Więc to jest właśnie ciekawa sprawa, czy na ile to jest nam korzystne, a na ile jest to nam niekorzystne. Akurat Polska jest takim krajem, że tranzytowym, tak? Więc z tego punktu widzenia powinniśmy rozwijać szlaki wschód-zachód, północ-południe. Nam też tego brakuje, szlaków północ-południe, aczkolwiek w naturalny sposób większe natężenie będzie większe jednak wschód-zachód, z tego względu, że po zachodniej stronie mamy największą potęgę przemysłową Europy, a po wschodniej stronie mamy największą potęgę surowcową Europy, więc tutaj musi być duży ruch, ale Polsce też potrzebna jest Via Carpatia chociażby dla ściany wschodniej, żeby się łączyła z tym nowym jedwabnym szlakiem. Chiny też są tym zainteresowane. Iran się tym nawet zainteresował. To byłoby ciekawe, żeby właśnie odbudować ten handel w kierunku Bliskiego Wschodu, przez Ukrainę, przez Morze Czarne, do Turcji i dalej, żeby wozić swoje towary właśnie do Iranu. Chłonny rynek, 80 milionów ludzi chcą praktycznie wszystkiego. Po latach izolacji kupują, co się da. Mają ropę, mają gaz, szczególnie mają dużo gazu. Największe złoża gazu na świecie mają, największe rezerwy, większe niż Rosja. Ta wielka trójka która dominuje, to jest właśnie Rosja, Iran i Katar. Katar, który ma 2 miliony mieszkańców. Dlatego jest tak bogaty. 2 miliony mieszkańców, z czego 12% chyba to jest ta klasa, która rządzi tym Katarem. Są rodowici Katarczycy, bo cała reszta to migranci, którzy pracują na nich. Czyli powinniśmy też rozwijać szlaki północ-południe w tamtym kierunku. Nie? Zagrożenia na pewno są, bo nie wiadomo, jak mocno się angażują służby chińskie też w Europie. Choć słyszałem taką opinię, że to jest bardziej podwórko rosyjskie i raczej konkurencja chińska nie działa aż tutaj tak mocno. Bardziej rosyjska, bardziej Rosjanie tutaj kontrolują, ale jeśli przyjrzymy się na niektóre firmy, na przykład Huawei, który robi telefony komórkowe, no to tę firmę zakładali ludzie związani z wywiadem wojskowym. Więc firmy, które tutaj wchodzą, czasami są podejrzane, więc Amerykanie czy Niemcy się bronią nie tylko, żeby utracić przewagi względem Chin, ale wiedzą, co może się kryć za tymi firmami. Zresztą słynny chiński przywódca
Deng Xiaoping, jak Chiny się otwierały na świat, mówił, że jak otwiera się drzwi na świat, to zawsze kilka much wleci do środka, więc z chińskiej perspektywy można to przenieść na perspektywę polską, że jak będziemy się otwierać na Chiny, to tych kilka much też wleci do Polski niestety, więc nie będą to same pozytywne rzeczy. Dużo też się zwraca uwagę na taki protekcjonizm, że powinniśmy rozwijać to, co jest u nas, ale jednak mimo wszystko wymiana handlowa pomiędzy dwoma stronami służy i jednym i drugim. To ktoś ceni bardziej to, a ktoś 100 zł, a ktoś załóżmy kawałek blaszki telefonu, tak? I to nie jest tak, że przez to, że u nich są niskie koszty pracy, my możemy teraz skorzystać z owoców ich ciężkiej pracy i dzięki temu możemy żyć na takim poziomie, na jakim byśmy nie mogli żyć bez Chińczyków. A druga jeszcze kwestia, to taka anegdotka, czy może Pan słyszał o tym, że polskie mleko, mlekowity, sprzedawane jest w Chinach pod nazwą, że jest made in Germany, że produkowane w Niemczech. Znaczy, jeśli chodzi o drugą część pytania, to czy tą anegdotkę, to nie wiem, czy to przypadkiem na Facebooku mój kolega Radek Pyfel nie opublikował. Ale z tego co pamiętam, to o tych Niemczech coś mówił właśnie Radek Pyfel. Dzisiaj jeden z dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część, Azjaci akurat, bo tutaj mówimy też o teorii kosztów komparatywnych, tak? Jedni trzeba po prostu handel tak zorganizować, żeby wszystkim się to opłacało. No ale to już od wieków wiadomo, że Polska najlepiej jakby sprzedawała zboże do Anglii, a Anglia jak już będzie sprzedawała do Polski w zamian wysoko przetworzone produkty, to się nigdy dobrze nie kończy tak naprawdę. Więc przez jakiś czas możemy rzeczywiście korzystać, ale jeśli sami nie będziemy wytwarzać, to ostatecznie się okaże, że ci, co produkują towary bardziej zaawansowane, zdominują nas z czasem. Azjaci robili właśnie wszystko, żeby złamać tę teorię kosztów komparatywnych. Niektóre projekty, nawet w Korei Południowej, które się wydają się absurdalne, jak wielkie huty, na przykład firma POSCO. Korea Południowa, która nie ma surowców, musi wszystko ściągać. No najlepiej było, gdyby ta Korea sprzedawała ryż, tak? Ona sprzedaje ryż, a Niemcy sprzedają do nich samochody i wszyscy korzystają na tym handlu. Ale jednak Koreańczycy, czy Japończycy, czy Tajwańczycy powiedzieli, że nie, że działamy wbrew tej logice. I udało im się stworzyć wysoko rozwinięte gospodarki, które dzisiaj za swoje produkty, Toyota za swoje samochody, a Samsung za swoje telefony komórkowe może kupić znacznie więcej niż gdyby się właśnie trzymali tej logiki, że na handlu będziemy korzystać w obie strony. Więc oni to złamali i dobrze na tym wyszli, więc wydaje mi się, że w długiej perspektywie zwycięzcami są ci, którzy potrafią wytwarzać produkty o najwyższej wartości dodanej. Co z tego, że będziemy mieć tańsze produkty chińskie, jeśli nie będziemy mieć pieniędzy, żeby kupować inne produkty, tak? Dlatego sami Azjaci jak gdyby walczyli przeciwko tej logice, ale to ma sens, to co Pan mówi jak najbardziej ma sens. Jest to liberalny punkt widzenia, zresztą ja też jestem liberałem gospodarczym, ale widząc to co widziałem w Azji, to też się zastanawiam,
czy dobra polityka gospodarcza to nie jest też dobry pomysł, bo jeśli spojrzymy na przykład na Japonię, to nie jest tak, że ten protekcjonizm stworzył potęgę Japonii. Japonia tak naprawdę więcej zawdzięcza wolnemu rynkowi niż polityce państwa, ale jednak była jakaś koncepcja, żeby jak najszybciej wznosić się do przemysłów o jak najwyższej wartości dodanej. Czyli importujemy głównie towary o niskiej wartości dodanej, a sprzedajemy o wysokiej wartości dodanej. I to jest cała filozofia Azji. Rzeczywiście tak jest, ale tak było w przypadku Japonii, tak było w przypadku Korei Południowej, tak było w przypadku Tajwanu. Chiny podążają tą samą drogą. Pytanie tylko, kiedy będą w stanie wyprzedzić konkurencję z innych krajów. Na razie w wielu dziedzinach Chin jeszcze jest daleko do Zachodu, ale na przykład w panelach słonecznych to już jest potęga. Koleje dużych prędkości to już jest potęga. Więc może będzie tak, że kiedyś Chiny będą tak mocne jak Japonia czy Korea Południowa. Nie można po prostu tego wykluczyć. Na razie rzeczywiście łatwiej jest im przejąć Volvo niż stworzyć Volvo, ale dzięki temu, że oni przejmują fabryki, oni się uczą też, żeby skrócić ten dystans. Jeśli spojrzymy właśnie na historię gospodarczą, powojenną historię gospodarczą innych krajów Azji, dzisiaj bogatszych i bardziej rozwiniętych niż Chiny, to one robiły wszystko, żeby właśnie transferować wiedzę z Zachodu. Potem się uczyły i potrafiły wiele rzeczy te państwa, czy firmy z tych państw, a nie państwa, wytworzyć lepiej nawet niż ten Zachód. Więc na razie Chin jeszcze nie przekreślał, ale rzeczywiście tak jest. Tylko chciałbym nadmienić, że ze względu na to, że niestety musimy przestrzegać dyscypliny czasowej, to mamy czas jeszcze na jedno pytanie, także... Chyba, że ja szybko odpowiem na dwa. To są ostatnie... Obu pytań, a... Tak. Jeszcze nawiążę zanim do pytania tutaj twojej wypowiedzi odnośnie transferu technologii, tak? To przez wydłubienie chociażby Volvo przez Chińczyków. No właśnie oni też przecież na swój rynek puścili duże koncerny, które jakoś tam technologię lokowały na miejscu. Oni też mogli się jej na miejscu uczyć. Chociażby to też takie nawiązanie do tej Toyoty w Polsce, tutaj troszeczkę chcąc bronić tej inwestycji, no to warto, chciałbym zwrócić uwagę na to, że my też możemy tych technologii się uczyć w pewnym w pewnej sferze. No, o tym się nawet nie ukrywa, ale głośno się mówi o tym, że te silniki Mercedesa, które tutaj będą wytwarzane, to też jest jakaś technologia dla nas do podpatrzenia. Ponadto mówiłeś o bateriach do samochodów. Warto zaznaczyć, że chociażby Solaris także idzie w technologię pojazdów napędzanych elektrycznie. Ursus, nie wiem czy wiecie, ale to firma, która pokazuje bardzo fajny przykład, jak z takiej niewydolnej maszyny, takiej struktury państwowej, przeszła w ręce prywatnej, naprawdę jest świetną firmą, która bardzo dobrze się rozwija. Ona oprócz tego, że robi maszyny rolnicze, dokładnie ciągniki, robi także na licencji Jeepa chociażby sprzęt wojskowy. Ponadto też dla Poczty Polskiej zdaje się, gdzieś tam są wstępne rozmowy, że Ursus ma w jakimś tam czasie, są plany, żeby robić dla Poczty Polskiej małe samochody, też napędzane drogą elektryczną. I ten kierunek na te baterie prądowe pojazdów dosyć fajnie w Polsce zaczyna się rozwijać i to jest taki zalążek. Tutaj jeszcze szybciutko odniosę się do tego mleka. Sprawdziłem u Radka Pytla na profilu, faktycznie on wrzucił zdjęcie mlekowity i tam chodziło generalnie o ten
brak brandu Polska na mleku mlekowitym, gdzie mleko niemieckie było firmowane flagą niemiecką, mleko australijskie było firmowane flagą australijską, a my tego brandu Polska jednak nie mamy. No. Gdzieś troszeczkę brakuje takiego nam globalnego marketingu, ale to już abstrahując od tego, tutaj pytanie. No właśnie, mówię już o tej wymianie handlowej, te stosunki kupna i sprzedaży w stosunku do Chin. No właśnie tutaj chciałbym zadać pytanie, zastanówmy się może, co oprócz tych jogurtów, tej miedzi, tego mleka przysłowiowego moglibyśmy eksportować do Chin. Faktycznie Chiny potrzebują żywności, to jest duży kraj, patrząc na ich inwestycje w Afryce, wcześniej też na Ukrainie, oni faktycznie potrzebują tej żywności. Tylko że żywność to jest dosyć mała skala wbrew pozorom, bo tak jak wiemy, że po tej kolei prawdopodobnie będą jeździły z Niemiec do Chin samochody, z Francji być może też technologia, nie wiem, z Wielkiej Brytanii też, wysoko zaawansowane technologie, co z naszej strony mogłoby do nich jeździć. Może właśnie ten Ursus, może właśnie ten Solaris, bo też jednak kilka tych marek jest. Tak jak mówiłeś o Katarze, że tylko tam kilkanaście procent to są miejscowi. Tak swego czasu miałem okazję być w Emiratach Arabskich, tam 20% to są miejscowi. Reszta to jest imigranci z Afganistanu, z Persji, z innych krajów ościennych. I w każdym razie tam na przykład w Dubaju jeżdżą polskie Solarisy. Dlaczego miałoby nie jeździć po Pekinie? Tutaj przytoczyłeś bardzo mocny argument, jeśli chodzi o transfer wiedzy. Pod warunkiem, że oczywiście tą wiedzę nabędziemy od tych koncernów. No, mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą Azjaci czasami robili podobne rzeczy. To nie zawsze robili tak, że zastawiali się murem. No, Japończycy na przykład, i to nawet Ministerstwo Gospodarki Japońskie kiedyś wspierało import niektórych wysoko zaawansowanych technologii, żeby Japończycy się mogli nauczyć, jak się tym posługiwać, żeby później wytwarzać swoje produkty. Choć Azjaci bardziej preferowali, aby kupować patenty, żeby innymi troszeczkę sposobami nabywać, tak wiedzę. No, rzeczywiście rozwój samochodów elektrycznych to wydaje się, że to jest przyszłość. Tylko pytanie, który samochód jeszcze elektryczny wygra, bo czy to, co się rozwija w Polsce, czyli samochód podjeżdża i ładujemy prądem, tak, i jedziemy sobie dalej, czy inna koncepcja, w Japonii są na przykład są dwie koncepcje. Jedna właśnie taka i takich stacji do ładowania samochodów jest już 23 tysiące w Japonii. A druga koncepcja to jest, ona się nazywa społeczeństwo wodorowe. I nie wiem, czy tutaj nie powinniśmy też szukać szansy. Japończycy też to mocno rozwijają, że samochody będzie się tankować wodorem. Ten wodór głównie się pozyskuje z gazu LNG w Japonii. Też w takim ważnym źródłem pozyskiwania wodoru są oczyszczalnie ścieków, tam też powstają stacje. Dużo ich nie ma jeszcze, jest ich chyba około 80, łącznie z tymi, które są w budowie. No ale myślę, że Polska akurat to powinna śledzić. Dla krajów właśnie azjatyckich, uzależnionych całkowicie od surowców energetycznych, to jest kwestia przyszłości. Samochód elektryczny ma taką przewagę, przynajmniej jedną, z punktu widzenia tamtych krajów, mówiąc o różnych zaletach, że prąd można pozyskiwać z różnych źródeł energii, nawet z atomu. Może kiedyś będzie efektywne pozyskiwanie ze słońca, ale czego to jest mocno w Japonii, w Korei Południowej? Dlatego, że dzięki temu będzie można się uniezależnić od ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej. Wodór też można pozyskiwać z różnych surowców, tak? Więc dla nich to jest kwestia tak naprawdę przetrwania. Oni mają mocny przemysł motoryzacyjny i ta rewolucja właśnie się tam prawdopodobnie odbędzie, bo koncerny paliwowe są tam za słabe. Tym bardziej, że jak spojrzymy na wielkie koncerny paliwowe dzisiaj,
zachodnie, które kiedyś dominowały nad całym światem, to one mają tylko 10% zasobów. 90% zasobów, czy to ropy, czy gazu, należy do koncernów państwowych, takich jak Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej, czy Gazprom w Rosji. Więc jak gdyby wydaje się, że era wielkich koncernów paliwowych raczej się chyba skończyła. Chiny też mocno w to idą. To jest tak, że Chiny też importują ropę i w Chinach koncerny paliwowe wielkie nie odgrywają takiej roli. Te koncerny paliwowe w Chinach są po to, żeby tę ropę tylko ściągać do Chin. A powstanie samochodu elektrycznego mocno by zmieniło pewnie wszystko tak naprawdę. Więc argument, który przytoczyłeś o tym transferze wiedzy, broniąc tych inwestycji, rzeczywiście jest bardzo mocny. Pod warunkiem, że rzeczywiście Polacy przejmą tą wiedzę. Myślę, że tutaj wszelkimi sposobami powinniśmy tą wiedzę zdobywać. Może nie zawsze jest to etyczne, ale inni też tak robili. Albo będziemy biedni, albo po prostu będziemy wszelkimi możliwymi sposobami pozyskiwać tą wiedzę i wdrażać ją w życie. Bo pozyskiwać wiedzę to jedno, ale trzeba umieć wdrożyć w życie. Pytanie, czy nam się to uda. Nie wiem, czy odpowiedziałem na drugą część pytania. Dokładnie nie pamiętam, o co pytałeś. Chyba, że... A, to jest pytanie, które pojawia się wszędzie. Na różnych konferencjach polsko-azjatyckich. Azjaci mówią, dobra, my z chęcią zmniejszymy ten wielki deficyt z Polską. Ale czym właśnie? Zaoferujcie nam coś, co będziemy chcieli kupować. Nie jest łatwo tam sprzedać, bo jest konkurencja potężna. Mamy konkurencję Europie Zachodniej. Nawet jeśli spojrzymy, nie chodzi mi nawet o produkty o dużej wartości dodanej. Jeśli spojrzymy również na żywność, to nie jest łatwo konkurować z Kanadą, z Brazylią, z Australią, ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy naprawdę tam potężnych konkurentów. No, myślę, że jeszcze potrwa trochę to, zanim będziemy rzeczywiście wytwarzać produkty o wysokiej wartości dodanej. Tyle, że problem jest taki, że jak zaczniemy robić te samochody elektryczne, to Azjaci robią to samo, więc oni też ich nie będą potrzebować pewnie. My musimy robić lepiej niż Toyota, to nie wiem, czy nam się uda kiedykolwiek. To jest pytanie tak naprawdę, jakby ktoś potrafił odpowiedzieć na to pytanie, ono pada bardzo często i właśnie praktycznie zawsze zostaje bez odpowiedzi. Musimy po prostu stworzyć własny przemysł silny. Rolnictwo jest ważne, ale na tym nie zbudujemy potęgi, tak mi się wydaje. Ja mam tylko takie szybkie jedno pytanie. Skoro nie może tak eksportujemy miedź, mleko, a co na przykład właśnie jeśli chodzi o zaawansowane produkty, nasze firmy dosyć dobrze sobie radzą ze sprzedażą usług i produktów IT technologicznych. Zachód, USA bardzo z tego korzystają. Czy Chińczycy byliby zainteresowani naszą informatyką, produktem eksportowym? Na razie to chyba dość słabo idzie, jeśli chodzi o Azję. Rzeczywiście polski rząd wspierał sektor IT. Zresztą był taki program Do IT with Poland, promowany między innymi w Japonii. I polskie firmy też bały się wyjść na tamten rynek. Zupełnie inna kultura, zupełnie inny język. Chińczycy na przykład, ale ja akurat troszkę byłem zaangażowany w ten projekt od strony japońskiej, to Japończycy też ze względów bezpieczeństwa czasami nie chcą mieć najlepszych rozwiązań. Oni wolą poczekać, aż te rozwiązania wdrożą Amerykanie, Europa Zachodnia. Tutaj bardziej skłonni do ryzyka są mieszkańcy Zachodu. Oni stawiają na bezpieczeństwo, chcą, no jednak w IT bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Kulturowo Chińczycy się wyróżniają jednak na mapie. To jest jedna z dużych różnic na kulturowej mapie świata na tym odcinku azjatyckim. Oni są podobni w wielu sprawach, ale w jednej rzeczy są Chińczycy różni od Japończyków czy Koreańczyków. Chińczycy mają większą skłonność do ryzyka. Więc
Więc miejmy nadzieję, że poprzez tą skłonność do ryzyka rzeczywiście uda się tam wejść. Aczkolwiek nie jest tak, że nie ma polskich produktów. Ja ostatnio rozmawiałem z osobą z firmy Vigo. To jest firma Vigo Systems, która produkuje lasery. Bardzo zaawansowane technologie. One są na łaziku marsjańskim. To NASA się sama do nich zgłosiła. Jest taka firma w Ożarowie Mazowieckim, która zatrudnia kilkadziesiąt osób. Oni sprzedają swoje technologie do Azji właśnie. Sprzedają do Chin, do Japonii. Ich technologie są wykorzystywane przy kolejach dużych prędkości japońskich, przy Shinkansenach. Ale to są kropelki tylko w tym oceanie pod względem wartości czy masy, jeśli chodzi. Ale są perełki, jest ich niestety niewiele. I to, co mówiłem o bezpieczeństwie. Japończycy, firma Vigo jest w stanie zaoferować lepsze produkty niż inne firmy z całego świata. Lepsze niż konkurencja japońska. A sami Japończycy mówią, że my nie chcemy wcale lepszych produktów. Zaoferujcie nam to, co robią Japończycy po niższych cenach. Nie musimy mieć nic lepszego. Chcemy mieć to, co robią inni Japończycy. Więc to nie jest łatwo. Jest troszeczkę perełek. To jest jedna właśnie z nich, Vigo Systems, ale nie ma ich wiele. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy taką potęgą technologiczną, jak chociażby Niemcy. Że przejmiemy ich know-how dzisiaj, więc może rzeczywiście ta inwestycja Mercedesa się jakoś broni w Polsce. A później sami będziemy podbijać te rynki. Tylko pytanie, czy oni nie będą robić wszystkiego, żeby tak się nie stało. A zapewne tak będą robić. Więc sam rynek nie zadziała, bo w tych państwach potężnych działa też państwo. Jeśli pojawia się konkurencja, jeśli się pojawi Polska na mapie konkurencyjnej, to zaangażują się też państwa, zapewne będą to torpedować. Więc no, ale to jest moje marzenie też, tak jak pewnie wszystkich zgromadzonych tutaj. No i na tym chciałbym zakończyć, bo już chyba musimy kończyć. Dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Dzięki serdeczne, Mariusz. Zanim pożegnam się z Państwem, to chciałbym podzielić się jeszcze szybko krótkimi informacjami, to znaczy zaprosić Państwa do udziału w jutrzejszym spotkaniu Błędy Rosji wczoraj i dziś. Wykład Aleksandra Stalcowa-Karwackiego, białoruskiego działacza konserwatywnego, publicysty i monarchisty. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w Centrum Astoria. Chciałbym też zachęcić Państwa do wzięcia udziału w 6. Białostockim Marszu Niepodległości, który zgodnie z tradycją wyruszy 10 listopada, czyli tym razem w czwartek o godzinie 17 spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki. Jeszcze raz chciałbym podziękować w imieniu organizatorów Tobie, Mariusz, za udzielenie tak pouczającego wykładu. Mam nadzieję, że Państwa ciekawość została usatysfakcjonowana. Dziękuję za przybycie i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem. Zachęcam do śledzenia fanpage Młodzi dla Polski Białystok oraz Instytut Suwerenności.pl, na której pojawią się informacje o kolejnych nadchodzących spotkaniach. Dziękuję uprzejmie.